Cześć. Pytanie nie jest, kto jest moim bliźnim, a dla kogo ja mogę się okazać bliźnim. Tak to pytanie ustawia Jezus w odpowiedzi na pytanie uczonego w piśmie. I także wyjaśnia nam sposób, w jaki sposób możemy stać się bliźnim dla kogoś. No więc, czego to wymaga od nas? Bardzo często wymaga od nas opuszczenia wielu naszych wyobrażeń, stereotypów, a także takich wewnętrznych przekonań o tym, co jest słuszne, a co nie jest słuszne, co jest dobre, wielu wartości. A zrobienie miejsca dla działania, które wynika po prostu z głębi naszego serca, z głębokiego współczucia. W Ewangelii mamy dwie postaci, które reagują na człowieka, który leży zapewne całobroczony w krwi, bo przecież był pobity, który szedł do Jerycha, czyli człowiek może moralnie nie najlepszej pozycji. Jerycho było symbolem grzechu. Reagują jak najbardziej w porządku i zgodnie z tym, do czego są zobowiązani. Jeżeli idą do Jerozolimy i dotkną człowieka, który broczy krwią, albo może jest nawet martwy, zaciągną sobie rytualną nieczystość. Nie będą mogli brać udziału w liturgiach, w tych całych uroczystościach, czyli nie postąpią w zgodzie z własnymi obowiązkami. I poza tym nie postąpią w zgodzie z tym swoim wewnętrznym pewnie przekonaniem, że człowiek sobie sam zawinił, schodząc do Jerycha. Jeżeli jest w stanie grzechu, to także dotknięcie grzesznika zaciąga nieczystość. Więc w związku z tym postępują jak najbardziej w zgodzie z sobą, swoimi wartościami. A jednak Jezus pokazuje, że jeżeli chcemy być bliźnim dla kogoś, to mamy właśnie zrezygnować z tych naszych wyobrażeń na temat tego, co jest słuszne, co naszych świętych jakby takich obowiązków, czy pomysłów na życie, wartości, a zrobienie miejsca dla działania w zgodzie z naszym takim wewnętrznym, głębokim współczuciem. I to jest to wezwanie do miłosierdzia, które nie jest łatwe, dlatego że wymaga rozpuszczenia tej całej skorupy naszych często i dobrych, i złych przyzwyczajeń, wartości, wyobrażeń. Ciekawa jestem, co ty na ten temat myślisz. Cześć.